Witam wszystkich, tutaj Kapelusznik. Oto omówienie rozdziału 1065 i w sumie tyle. Pamiętajcie pisać swoje przemyślenia dotyczące rozdziału w komentarzach i swoje propozycje do omówienia do nowego odcinka spin-offu, a zatem zaczynamy. Rozdział rozpoczynamy od rozmowy Karibu, Bruka i Zoro na statku. O dziwo, błotniak nie siedzi w beczce. Ogólnie panowie przechodzą do tego, że Karibu chciał uciec z Wano gdziekolwiek, ale obawia się tego, że znajdują się w tej chwili na wyspie rządowej. Natomiast Zoro dziękuje mu za pomoc Luffy'emu, gdy tego potrzebował. Przechodzimy do reszty słomianych. Nami i Uso opierają się na widok ruchomych schodów. Lilith mówi, że ta wyspa jest zasilana ogniem, który konwertowany jest w różne typy energii. I tutaj aż się prosi o nawiązanie do Prometeusza, który według mitów ukradł ogień bogom i dał ludziom życie. Po raz kolejny w serii przewija się motyw ognia. Luffy G5, Piraci Słońca, Nowy Świt itd. itd. Dobra, Lilith przechodzi przez holograficzne drzwi, a słomianie myślą, że zniknęła. Dzwoni do niej Edison, a Słomkowi też przechodzą przez holograficzne drzwi i są zdziwieni, jak to może działać. Słomiani idą dalej, odstawiają swoje typowe teksty i pojawia się przed nimi Serafin Jimbe. Wykazali się tutaj inteligencją, ponieważ od razu założyli, że to nie jest prawdziwy Jimbe i podali parę opcji, kto to może być, jego syn itp. Franki ostatecznie stwierdził, że to pacyfista, po tym jak Serafin wystrzelił do nich z lasera. No i ogólnie walka się zaczęła. Nami ma opory przed atakowaniem cyborga, ponieważ dla niej wygląda jak dziecko. Co niesamowicie ciekawe, Serafin Jimbe zaczyna pływać w powierzchni, niczym senior Pink. Pytanie, czy zabili seniora i dali Serafinowi jego owoc? Czy Vegapunk skopiował jego umiejętności? Czy to specjalnie wytworzona woda przez Serafina, w której potrafi pływać? Dobra, ale Franky mówi, że zna tę moc. Serafin chwyta Nami, lecz Sanji go trafia bezpośrednim atakiem. Następnie Robin próbuje go złapać, ale ten robi unik. Kolejno zaś Usopp w niego strzela, jednak po raz kolejny Serafin zdołał uniknąć ataku. Chwyta Usoppa, jednakże Franky trafia go laserem. Przechodzimy do Edisona, który jest zdziwiony tym, że Franky posiada laser. Stwierdza, że Serafiny nie są jeszcze gotowe, mimo tego, że jeden z nich potrafił zmusić Imperatora do użycia haki. Jak bardzo popierdoloną broń stworzył Vegapunk, matko boska. To jest temat na szeroką dyskusję. Widzimy też Lilith i mówi o kosztach Serafinów, a Edison zaś wpadł na jakąś innowację. Widzimy kolejnego Vegapunka, tym razem Pitagorasa, który mówi, iż dawno nie widział Edisona tak zajaranego. Widzimy, jak Edison mocno zabrał się do pracy i poznajemy jeszcze kolejnego Vegapunka, tym razem York, która się obżera. Pitagoras jednocześnie mówi o ewolucji Serafinów oraz tym, że z każdym atakiem stają się silniejsze. Wspomina też coś o zielonej krwi i nie za bardzo wiem, co tutaj ma na myśli. Możecie mi w komentarzach powiedzieć, o co konkretnie mu tutaj chodzi. Aczkolwiek wracamy już teraz do York, która idzie spać. I chyba wszystkie ciała są od siebie zależne, bo York spała i jadła, kiedy inne ciała tego potrzebowały. Vegapunk numer 1 natomiast unieruchomił wszystkich na polu walki, zwraca się do reszty Vegapunków, czy są zadowoleni tym, co zobaczyli, ale ci nie są zadowoleni. Pewnie chodziło im o to, by sprawdzić słomianych i przetestować przy okazji prawdziwą siłę Serafina. W ogóle Shaka wygląda jak wyciągnięty z Draftpunka. Załoga Luffy'ego pyta, czemu nie mogą się ruszyć, a Shaka odpowiada, iż założyli buty magnetyczne i one przybijają ich do ziemi. Stwierdza, że nie może ufać piratom. Przedstawia im się jako kolejny Vegapunk. Usopp żartuje, że też nim jest. Franky jest strasznie podjarany, chciałby on wszystko zobaczyć, co tu jest i nauczyć się wszystkiego od doktora. Shaka jednak ich pyta, czy ta wyspa wygląda dla nich jak przyszłość. Lecz potem dodaje, iż to miejsce reprezentuje przeszłość.
wracamy do ekipy Luffy'ego, która natknęła się na coś starego. Okazuje się, że natknęli się na 900-letniego robota, a raczej to, co z niego zostało. Dowiadujemy się również, że owa technologia pochodzi sprzed 9 wieków. W ogóle ten robot wygląda jak krzyżówka Jacka, Oza i Kaido. Rozdział przejściowy i pewnie nas czeka w kolejnych rozdziałach zalew informacji. Ode mnie 8 na 10 i autentycznie, ten ark trwa dopiero od niedawna, a dał mi dużo większą frajdę niż pół roku trwania Wano. I przechodząc do przemyśleń, to skoro Vegapunk potwierdza, że zaawansowana technologia to twór przeszłości, to w takim razie One Piece to świat post-apokaliptyczny, niczym Adventure Time. To by tłumaczyło poukrywane różnej maści technologie rozsiane po całym świecie, niczym Pluton. Coś fantastycznego. W Adventure Time mieliśmy podobny motyw. Dostaliśmy serię fantazy, teoretycznie dla dzieci, a okazało się, że cały świat jest po wojnie nuklearnej. A w One Piece, jak wiemy, była wojna przed wiekami, między starożytnym królestwem a 20 krajami, które później utworzyły światowy rząd. I jeszcze co do słów Shaki, to jest wysoka szansa, że poznamy niektóre tajemnice Pustego Wieku. Ja od lat na to czekam. To mój ulubiony wątek w całej serii. Jestem niezmiernie ciekawy, czego dowiemy się w trakcie obecnego arku. A przechodząc do technologii, to popatrzcie na to. Masakra. Panie Oda, ile ty planujesz do przodu? Ja nie mam słów. To nie jest przypadek. Jak bardzo dokładny jest ten mangaka, to jest po prostu nie do opisania słowami. Dalej mamy kwestię tego robota. Być może to była wysokiej technologii zbroja dla kogoś pokroju właśnie Kaido. I rasa Oni, czyli tych wielkich ogrów czy tam demonów, była jednym z reprezentantów starożytnego królestwa. Jaguar D. Soul, jeżeli dobrze wymówiłem jego imię, posiada słynny przydrostek D, więc wszelacy giganci, olbrzymi i tak dalej mogli władać bądź być obywatelami walczącymi po stronie starożytnego kraju. I wszyscy z przedrostkiem D w inicjałach to ogólnie potomkowie tamtej cywilizacji. Za dużo tutaj jest w przypadku. Kropki powoli zaczynają się łączyć w całość. Tego wszystkiego powoli jest za dużo. I jak zrobię jeszcze omówienie kolejnego rozdziału, to zrobię masywny spin-off skupiający się na szczegółach. Więc ja byłem Kapelusznik i do zobaczenia w następnych materiałach.